Wczorajszy incydent nad Morzem Czarnym powinien nas wszystkich zaniepokoić i dać do myślenia. Oto dwa rosyjskie myśliwce Su-27 doprowadziły do tego, że do morza spadł amerykański dron bojowy MQ-9 Reaper. To nie jest mały dronik. To jest maszyna, która ma 20 metrów rozpiętości skrzydeł, może przenosić ponad tonę uzbrojenia i kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. To najpoważniejszy incydent między armiami Stanów Zjednoczonych i Rosji od początku wojny w Ukrainie. I to jest pierwszy aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę. Trwa wojna w naszym bliskim sąsiedztwie i incydenty mogą i będą się zdarzać. Wczoraj nad Morzem Czarnym, jutro być może nad Bałtykiem. Sami przecież mieliśmy już smutne doświadczenie w Przewodowie. Drugi aspekt jest taki, że ta informacja, ten incydent przychodzi w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych spada poparcie dla dalszego wspierania Ukrainy. W tej chwili do 48%, a niedawno było jeszcze 60%. Obaj główni republikańscy kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych, DeSantis i Trump, zgodnie mówią, że to nie jest wojna Stanów Zjednoczonych i że Ukraina powinna się dogadać z Rosją. Czytaj, powinna oddać Rosji część swojego terytorium. Po trzecie, na światło dzienne zaczynają w tej chwili wychodzić informacje o stratach Ukrainy, na razie jeszcze niepotwierdzone. Według dziennika Washington Post już 120 tysięcy Ukraińców zginęło lub zostało rannych od początku wojny. To są ogromne straty, nawet jeżeli Rosja straciła o wiele więcej ludzi. Powstaje naturalne pytanie, czy Ukraina jest w stanie w tej chwili, tej wiosny, kontratakować. To są i będą naprawdę decydujące tygodnie tej wojny.